Bartuszek jakby szukał. Na razie przez godzinę. Kochani, przedostatni, no znaczy będziemy jeszcze oglądać pracę dzieci z zespołu szkół ogólnokształcących numer 7 wystawione w skansenie, ale nie wiem, czy w ogóle to można nazwać wernisażem, tak? Bo ta wystawa się odbyła, tylko przywędrowała do nas, ponieważ rozpoczynamy taką współpracę z festiwalem w Toruniu, o czym opowie za chwilę Adam. Ja chciałam tylko bardzo podziękować pani naczelnik za gościnę w ogrodzie botanicznym i już pozwolę sobie oddać głos gospodarzom. A mnie z kolei jest niezmiernie miło powitać wszystkich państwa u nas w ogrodzie. Czeka dużo atrakcji. Pierwsza to jest wernisaż, wystawa, o którym zaraz pan profesor powie. Natomiast dalej będziemy zwiedzać skansen. Pani dyrektor w skansenie niespodziankę przygotowała dla państwa. I żeby tą niespodzianką się nacieszyć, to musimy sprawnie przeprowadzić się z tego miejsca do skansenu. I potem o 22.00. 21.30 wyruszamy. 21.30 stamtąd wyruszamy, a o 22.00 rozpoczyna się spektakl Barwy Natury. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Jutro jeszcze takie sprostowanie, ponieważ w zaproszeniach, w harmonogramie festiwalu jutro Noc Świętojańska w Ogrodzie Botanicznym jest napisana, że jest o 21.00, natomiast spektakl tak samo jak dzisiaj będzie się rozpoczynał o 22.00. No i niestety tutaj już nie będzie wstępu do ogrodu, tylko trzeba będzie zapłacić bilet wstępu do ogrodu po prostu, żeby tą Noc Świętojańską zobaczyć. Także tak kwestii wyjaśnienia, a już teraz oddaję panu Adamowi. Czy jakoś specjalnie przygotowaliście państwo kwiaty paproci, tak jak kiedyś na pewnym filmie Barej przygotowali dzika ze świni? Nie. Szkoda. Byłaby dodatkowa atrakcja. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję paniom za zaproszenie i za możliwość ekspozycji zdjęć pochodzących z Torunia, z festiwalu też, który ma ambicje, właściwie jest festiwalem międzynarodowym. Do zeszłego roku był festiwalem fotografii przyrodniczej, sztuka natury. Od tego roku festiwal zmienił nazwę, będzie to Festiwal Fotografii Filmu Przyrodniczego Sztuka Natury w Toruniu. Odbywamy się po raz ósmy. Dzięki porozumieniu z Festiwalem Łódzkim umówiliśmy się tak, że po jednej wystawie będziemy prezentować sobie nawzajem. No mi właśnie jako pierwszemu tutaj miałem zaszczyt przywieźć wystawę, która była przygotowana na ubiegłoroczny festiwal. Zdjęcia są plonem pleneru fotograficznego, który odbywał się w Dolinie Dolnej Wisły w Zespole Parków Krajobrazowych. I cóż, proszę państwa, w tym plenerze wzięło udział wielu fotografów z całej Polski. Kilkoro z nich gościmy tutaj, także pozwolę sobie przedstawić. Pani Ania Zwolińska, jedna z koleżanek. Zapraszam pana Michała Ludwiczaka, żeby też państwo widzieli współautora zdjęć wystawowych. Pan Dariusz Sarnowski. Rozglądam się, ale nie widzę Marka Trzeciaka, łodzianina, który przecież tutaj przy festiwalu współpracuje od wielu, wielu lat i też jest współautorem części tych zdjęć, które państwo tutaj widzą. Dodam tylko, że będziemy mieli w Toruniu tą frajdę, że będziemy gościć wystawę poświęconą rzekom, która jest eksponowana w tym roku na Festiwalu Puchalskiego i w grudniu ta właśnie wystawa będzie eksponowana w Toruniu. Myślę, że będzie to początek długoletniej współpracy, kiedy to festiwale nie będą ze sobą walczyć, a wręcz przeciwnie, będą siebie wspierać i poprzez wymianę wystaw poszerzać swoją ofertę adresowaną do jak najszerszego grona odbiorców.
Proszę Państwa, poznali Państwo autorów części zdjęć. W swoim imieniu zapraszam do obejrzenia wystawy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących eksponowanych prac, zapraszam do zadawania tych pytań autorom. Dziękuję bardzo. Taka mała korekta filmu Chęcińskiego sami swoje przepraszam. Dlaczego nie wolno pójść na tykać? Nie wiem. Gęsi? Nie, ja zdobię go tylko ptaki. Wszystkie znać. No. Dobra, to Zostaw mi, że ten dowcip opowiada.